Witam w tym poradniku. Zaprezentuję klawiaturę multimedialną USB marki Esperanza Boston. Kupiłem w Kauflandzie za 21,99 zł. Tu mamy do komputera PC-ta i Mac, kabel USB, podłączenie USB, internet nawigacyjny, kontrol multimedialny i osi dodatkowych klawiszy. Tu mamy grupa Media Partner, lało klienta 2006. Dobra, jakość roku złoto. I to jest taki kod. I to jest taka napis multimedialna, przewodowa klawiatura USB do komputerów PC-ta i Mac. Tu mamy dane techniczne. Długość kabla 1,5 metra. Wymiary 448x128x25 mm. Napięcie pracy 5,0 plus i minus 0,25 V. Prąd pracy mniejszy niż 30 mA. Temperatura pracy. Zakres temperatur pracy 0, 100, od 0 stopni Celsjusza do 50% stopni Celsjusza. Wilgotność otoczenia od 20% do 90%. Wymagania systemowe. Współpracuje z systemem Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows MS Vista, Windows 7 i Windows 8. Jeszcze jest Unix i Mac OS 8.6 lub wyższy. Obsługuje wszystkie wersje językowe. Wymaga złącza USB. Dobra. Na początku tego filmiku rozpakuję klawiaturę. Ja tylko pomyślałem, bo ktoś zwrócił uwagę na tam w SMS-ie i na komunikatorze na Radzie Wojewódzkiej, że cały czas emocjonujemy się tym pytaniem, który się nie ma. Nie mogę ukrywać się w dorosłych. To jest groźne, to jest. Tymczasem mamy przecież polskie węże. Troszkę zaniedbane. A do najdłuższego węża wystąpię z roboty, czyli eskulapa. Ale dlaczego rozmawiam o wężach? Nie chcesz rozmawiać o wężach, to możemy porozmawiać o palonach. I tu jest w tym jest karta gwarancji. I jest klawiatura. To jest klawiatura komputerowa. Tu są trzy diody. Pierwsze to jest numlock, caps lock i scroll lock. Tu mamy znaczek napis Esperanza, Trating, Space for Eodrams. A tu mamy 8 dodatkowych klawiszy. Poprzedni, następny, głośność, znaczy podgłoś, przycisz, wycisz, otwórz pauza, domyślna przeglądarka internetowa i poczta. A z tyłu mamy takie oparcie. Klipsy. Żeby takie zabezpieczenie klawiatury. Tu jest USB 2.0. Pół metr. 1,5 metrów kabla. Tym ostatecznie przekonali naszego agenta, żeby się wykopał. Poduje gdzieś siostry na dachu, widziałem zdjęcia. Chyba to była zielona góra. Dobra, to na dzisiaj wszystko. To dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.